To też a propos używek. Tak. Jak Zbyszek Rybczyński, nasz reżyser, dostał Oscara za tango, zatrzymał się w Nowym Jorku, myśmy go zaprosili na party. A mieliśmy takich znajomych, mieli penthouse piękny. Nie? Piękna, duża łazienka. Właścicielka Ala zwołała nas, nie? Tam takich wybrańców, nie? Z 15 osób może. I myśmy w tej łazience, a ona wysypała proszek biały na ten marmur, zrobiła takie pasy startowe. Do kokainy to się zwija dolara, nie? Tak. I... tak. Chociaż ja się bałam tego. Ja zrobiła te pasy startowe i się tak rozgląda, tak. I mówi, ma ktoś dolara? A Zbyszek Rybczyński wywiął z kieszeni 4 żetony 25-centówek. I mówi, masz. Bo w ogóle nie wiedział, o co chodzi. My zielone ogórki robimy.